Cześć, witam Was kochani bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek serii Tanie i Dobre, czyli Wam opowiem dzisiaj o kosmetykach, które są świetnej jakości, mimo minimalnej ceny. I będę tutaj mówiła o kosmetykach do 30 zł. Uzbierało się kilkanaście takich kosmetyków, także mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie, a jeśli sami macie jakieś takie fajne hity sprawdzone, to polećcie je na dole w komentarzach, tak żeby tam się też zrobiła baza kosmetyków, które są warte przetestowania. No to jest filmik serii, już pojawiło się wiele takich filmików na kanale. Tutaj podlinkuję Wam playlistę, żebyście mogli zobaczyć, jeśli nie widzieliście poprzednich edycji. Pytałam się Was też na Instagramie, jak widzicie w ogóle tę serię, ponieważ zawsze były to właśnie kosmetyki do 30 zł, a teraz jednak kosmetyki mają zazwyczaj nieco większą cenę. Troszeczkę trudniej jest znaleźć właśnie fajne perełki do 30 zł. No i sporo w sumie osób powiedziało, że spokojnie mogę zmienić właśnie tutaj przedział aż do 50 zł. Dajcie mi znać, co sami uważacie. W związku z tym, że udało mi się znaleźć sporo kosmetyków do 30 zł, które w ostatnim czasie testowałam od właśnie poprzedniego odcinka tej serii, no to dzisiaj będzie to odcinek do 30 zł, ale na przykład mogę w najbliższym czasie nagrać filmik z kosmetykami do 50 zł i będą tam wtedy kosmetyki właśnie z tego przedziału od 30 do 50, czyli te dalej w miarę tanie, ale nieco droższe niż te z dzisiejszego odcinka. Także dajcie znać, czy chcecie właśnie taki filmik tutaj także zobaczyć. Oczywiście wszystkie kosmetyki spiszę Wam na dole w opisie i wrzucę linki, gdzie kupicie te kosmetyki najtaniej, także nic nie będziecie musieli szukać. Jeśli Was coś zainteresuje, możecie przejść od razu bezpośrednio do zakupów. Zacznę, słuchajcie, tutaj od maskary, ponieważ nie mogę znaleźć opakowania, a jak nie powiem od razu, to o niej zapomnę. Jest to maskara z marki Eveline Super Thin Defining Mascara. Jest to jeden z najlepszych produktów tego typu, jakie używam. Na pewno jest to moja ulubiona drogeryjna maskara aktualnie, w szczególności ze względu na szczoteczkę. Jej regularna cena to jest ogólnie 30 zł, ale najtaniej aktualnie możecie dostać za niecałe 13. No i faktycznie tam okolice 16-17 już tych ofert jest więcej, więc bez problemu kupicie ją dużo taniej niż właśnie w cenie regularnej. Co mogę Wam powiedzieć o tym produkcie? Ma turbo, taką cieniutką szczoteczkę, więc jest świetna nie tylko dla osób, które mają właśnie raczej krótsze rzęsy i potrzebują czegoś małego, tak żeby je ładnie podkreślić, ale ogółem, ponieważ dzięki temu, że ona jest taka drobniutka, wąziutka, to jesteśmy w stanie podkreślić rzęsy od nasady i dzięki temu ten efekt sprawia, że rzeczywiście rzęsy są bardzo wydłużone. Ładnie wydłuża, też fajnie pogrube, no, daje bardzo dobry efekt i ja bardzo często używałam jej po prostu solo, bez żadnych sztucznych rzęs, właśnie w moim codziennym makijażu. Trwała, nie rozmazuje się, nie kruszy, więc czego chcieć więcej, jeszcze tym bardziej za produkt za kilkanaście złotych. Ale tak jak mówiłam, daje naprawdę bardzo dobry efekt, bardzo mocny efekt, jak na moje rzęsy naturalne i bardzo się z nią polubiłam i będę wracać oczywiście, ze względu na to, że nie mogę znaleźć mojej sztuki, także zamówię sobie kolejne opakowanie. Następnie coś, co sroki lubią najbardziej, czyli rozświetlacz marki My Secret Lighting Setting Powder. Jest to najlepszy rozświetlacz tej marki, jaki miałam okazję używać, a pozostałe stałe także lubię. Ale tutaj jest taka różnica pomiędzy tym, a na przykład tym Princess Dream, który jest najpopularniejszym odcieniem, najpopularniejszym rozświetlaczem My Secret, jest taka, że ten rozświetlacz jest bardziej gładki. On nie podkreśla struktury skóry, nie ma drobinek, po prostu jest to taka piękna, gładka tafla na policzkach i no, polecę Wam w szczególności, jeśli macie jakieś niedoskonałości, rozszerzone pory, właśnie miejsce, gdzie rozświetlacz nakładamy, no to już totalnie będzie bajka. Ja tak naprawdę używałam głównie tego jaśniejszego odcienia, bądź mieszałam te dwa odcienie ze sobą. W porównaniu do rozświetlacza Princess Dream jest subtelniejszy ten rozświetlacz, ale no, wygląda przepięknie na skórze, bardzo gładko, subtelnie, no i dzięki temu po prostu tak jakby szlachetnie, elegancko. Dlatego mi się bardzo podoba. Jego cena regularna to 30 zł, ale w tym momencie możecie go dostać za 21. Korektor, który zrobił niemałe zawirowanie w sieci, czyli produkt marki Rimmel Multitasker. No, korektor chyba, o którym każdy słyszał. Jest to produkt mocno kryjący, który przepięknie wygląda pod oczami, wygładza strukturę skóry, nie podkreśla załamań, zmarszczek. No, bardzo dobrze łączy się z innymi produktami, czyli z podkładami, zarówno tymi nawilżającymi, jak i także tymi matującymi
typowo. Bardzo zdrowo wygląda, nie jest na skórze widoczny, możemy budować, osiągnąć delikatniejszy efekt, mocniejszy. Bardzo dobrze sprawdza się także jako baza pod cienie, czyli w momencie, kiedy mamy raczej takie standardowe, nietłuste powieki, to wystarczy, że zaaplikujecie korektor właśnie na powieki i cienie będą się przepięknie trzymały. Jak dla mnie jest to najlepszy drogeryjny kryjący korektor i właściwie nie potrzebuję nic więcej oprócz tego, dlatego też mam 3 opakowania w swoich zbiorach różnych kolorach i na pewno będę wracać. Regularna cena tak stacjonarnie to jest aż 50 zł, ale tak naprawdę w świecie dostaniemy go znacznie taniej. Udało mi się znaleźć na jednej stronie za 15 zł, tylko nie wiem czy jeden kolor czy więcej, ale ogólnie taka realna cena, ile zapłacimy za ten produkt, to 25 zł właśnie w internecie, no i także polecam Wam właśnie w ten sposób kupić ten produkt. Kilka miesięcy temu pojawiła się nowa marka, która oferuje właśnie tanie produkty. Jest to marka Claressa i mam tutaj kilka produktów tej marki ze względu na to, że właśnie kilka z nich bardzo mi się sprawdziła. I pierwszy produkt, o którym Wam powiem, jest to Blur Powder. Puder matujący, który przepięknie utrwala nasz makijaż. Sprawdza się idealnie zarówno pod oczami, jak i także na całej twarzy. Dobrze utrwala i sprawia, że skóra jest matowa no naprawdę długo. W moim przypadku z większością podkładów tak naprawdę 8 godzin i dalej skóra jest tak naprawdę matowa albo minimalnie się świeci na przykład na skrzydełkach nosa. Jednocześnie mimo właśnie silnych właściwości matujących to jednocześnie nie przesusza skóry, nie ściąga w żaden sposób i nie jest na skórze widoczny. Faktycznie delikatnie wygładza skórę. Pory są niewidoczne właśnie po zaaplikowaniu tego pudru, ale jednocześnie nie jest widoczny, nie wygląda sucho na twarzy, tylko wygląda zdrowo i naturalnie. Dlatego bardzo Wam polecam. Jego cena to 30 zł. Następnie mam tutaj hit i mój ulubiony bronzer z drogerii, czyli produkt marki Catrice Holiday Skin Luminous Bronzer. Ja mam tutaj odcień 0,10 Summer in the City, ponieważ to jest akurat istotne, jeśli chodzi o odcienie bronzerów. Ten produkt polecę wszystkim osobom, które mają ciepłą tonację, czy to żółtawą, czy oliwkową i neutralną, no ponieważ jest to produkt o ciepłej tonacji. Z moją skórą po prostu tak się ładnie łączy, tak się ładnie stapia, że delikatnie przyciemnia, ale właściwie jej nie ociepla, ponieważ to jest tak naprawdę tonacja mojej skóry tylko w wersji ciemniejszej. No, faktycznie jest rozświetlający, ale nie drobinkami, tylko daje taki bardzo ładny satynowy efekt. Ma średnią pigmentację, którą możemy sobie budować, więc w momencie, kiedy chcemy uzyskać mocniejszy efekt, dodajemy kolejne warstwy i jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo delikatny efekt lub właśnie takiej, jakby bym powiedziała, średniej pigmentacji czy mocniejszej i przepięknie się aplikuje na twarz, jest niewidoczny, ładnie się blenduje, wtapia w resztę makijażu, nie tworzy plam i trzyma się cały dzień. I słuchajcie, ten produkt dostaniemy za 17 zł. Podkładów sama testuję naprawdę wiele, ale w związku z tym, że aż tyle przetestowałam i tyle mam swoich ulubieńców, to faktycznie ta poprzeczka stoi dosyć wysoko. Ale mam tutaj podkład, który naprawdę jest na tym fajnym poziomie. Produkt marki Revlon Colorstay Light Cover. Tutaj właśnie ta wersja niby delikatnie kryjąca, ale faktycznie dalej bym określiła jako produkt o kryciu takim średnim z możliwością budowania. Możemy oczywiście uzyskać taki delikatny efekt wyrównania kolorytu w momencie, kiedy właśnie zależy Wam na turbo delikatnym, niewidocznym makijażu. Da się tym produktem osiągnąć, ale ogólnie przy takiej większej ilości to taki uzyskujemy efekt średni z plusem, bym powiedziała, jeśli chodzi o krycie. Wygląda przepięknie na skórze, ponieważ wygładza skórę. Daje trochę efekt takiej nieskazitelnej skóry, ponieważ ona jest wygładzona, pory są niewidoczne. Jednocześnie taki efekt daje bardzo satynowy, czyli nie jest taki świetlisty jak w przypadku podkładów typowo nawilżających, ale to też nie jest mat. Bardzo zdrowo na skórze wygląda, przepięknie się trzyma i u mnie po 8 godzinach tak naprawdę nie świeci się wcale. Może nie jest jakoś bardzo odporny na przecieranie, ale na co dzień jest to świetny produkt w momencie, kiedy macie cerę mieszaną, tłustą czy normalną. Cena regularna tego produktu w sieci to mniej więcej 30 zł, ale aktualnie możecie kupić za jedyne 18. Oczywiście link do sklepu, gdzie kupicie najtaniej, znajdziecie na dole w opisie. Jeśli szukacie fajnego produktu do utrwalania korektora pod oczami, to mam tutaj do pokazania mojego świeżego ulubieńca, ale jest to najlepszy puder tego typu, który używałam. Marki Han Fresh Rosy Eye Powder. Lekko zaróżowiony puder, który przepięknie utrwala okolice pod oczami. Ma minimalnie wpływ na kolor korektora, ale w momencie, kiedy ja mam cerę właśnie mocno ciepłą, żółtawo-oliwkową, to on ładnie tutaj neutralizuje właśnie cienie pod oczami, ale nie sprawia, że tutaj ta okolica pod oczami jest różowa. Tylko jakby tak delikatnie działa na
tonowanie tutaj tych okolic pod oczami. Przepięknie utrwala korektor, trzyma się cały dzień. Ja używam metody baking w takiej mniejszej ilości niż standardowo. I cudownie wygładza okolice pod oczami. Żadne załamania, żadne zmarszczki nie są widoczne. Faktycznie skóra wygląda nieskazitelnie, jak też możecie zobaczyć, ponieważ dzisiaj użyłam do utrwalania korektora, o którym mówiłam, czyli Multitasker Concealer z Rimmela. Nie jest widoczny pod oczami, nie wygląda tutaj w żaden sposób sucho, po prostu nieskazitelnie. Świetny produkt za niewielkie pieniądze. Dostaniemy w okolicach 25 zł. Produkt, którego już od dawna używam do podkreślenia brwi, czyli cień do brwi z marki Glam Shop. Ja używam odcienia numer 1, który jest dedykowany blondynkom. I tak naprawdę w zależności od tego, jakiej metody używałam, aktualnie ja, jeśli oglądacie moje filmy, to wiecie, że używam tego ciemniejszego odcienia, tylko żeby stworzyć tutaj ostrzejszą granicę na początku i ogólnie brwi podkreślam żelem. Ale w momencie, kiedy używałam stricte tylko tego cienia do podkreślania brwi, do jaśniejszej części używałam właśnie na początku brwi i ogólnie z góry, a tym ciemniejszym przyciemniałam delikatnie zewnętrzną część tutaj brwi, tak żeby stworzyć taki delikatny efekt ombre. Co mi się podoba, no to one mają taką średnią pigmentację, nie jest zbyt mocna. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać naprawdę naturalny efekt, a w momencie, kiedy mamy jakieś takie większe prześwite, to wystarczy dobudować tutaj tę pigmentację, żeby właśnie w tych miejscach przyciemnić skórę, więc nie ma tutaj problemów. Jest to produkt bardzo wydajny, używam od wielu miesięcy i jest wygłębienie. Bardziej widać w sumie to, że on mi się ukruszył, jak mi spadł z toaletki, niż że faktycznie tutaj zrobiłam dołek, ale no jest to produkt, po który sięgam za każdym razem, jak robię makijaż i bardzo, bardzo Wam polecam. Dostaniecie w cenie 22 zł za właśnie takie duo cieni. Ostatnio polubiłam się na nowo z klasycznymi szminkami i mam tutaj do pokazania Wam serię z marki Han, czyli Say Nude. Szminki, które mają bardzo fajne opakowania, niesamowicie mi się podobają. Tutaj wybiorę jeden do pokazania, ponieważ już mamy takie uczucie, że używamy czegoś takiego bardziej fancy niż po prostu klasycznej drogeryjnej szminki. Tak prezentuje się opakowanie. Tutaj mamy przycisk, przyciskamy. I wtedy wychodzi nam tutaj szminka i ją sobie wysuwamy, lusterko do poprawienia w ciągu dnia. No naprawdę bajka. Jeśli chodzi o te szminki, mają bardzo kremową konsystencję, cudownie rozkładają się na ustach. Pigmentacja się nieco różni w zależności od tego, jakiego odcienia używamy, no, ponieważ mam tutaj dwie takie bardziej jakby satynowe wersje, które nie mają drobinek i one mają tę pigmentację faktycznie mocną, bo jesteśmy w stanie idealnie wyrysować właśnie nasze usta i wyglądają przepięknie, nie ma żadnych prześwitów, ale mam tutaj taki odcień, czyli Hope, który ma takie delikatne drobineczki i on rzeczywiście jest taki bardziej naturalny. Bym powiedziała, że taki nieco półprzezroczysty, taki kryci mniej więcej takie 70% i faktycznie ta szminka wygląda najbardziej naturalnie, ponieważ zaaplikowana na ustach jakby daje taki lekko rozmyty efekt, a nie takich ostrych granic jak w przypadku klasycznych szminek. Jeśli chodzi o wykończenie, jest właśnie takie satynowe, takie świeże, jakby usta są nawilżone, ale nie jest taki przesadny i nie jest to nawilżony efekt. Taki bardziej satynowy mat i przepięknie trzymają się na ustach, przy tym są komfortowe, nie podkreślają suchych skórek i bardzo dobrze się trzymają. Te szminki w sieci dostaniemy mniej więcej w cenie 22 zł, ale znalazłam najtańszą wersję aktualnie w promocji za 17,50. O ile w korektorach lubię mocne krycie, to czasami mam ochotę na, wiecie, nieco taki delikatniejszy look, delikatniejszy, niewidoczny makijaż i wtedy używam korektora z marki Catrice. Jest to True Skin High Cover Concealer. Tutaj nazwa jest totalnie myląca, ponieważ jest to produkt, który ogólnie jest nawilżający, który to krycie ma takie maksymalnie do średniego. To nie jest high cover, to jest faktycznie taki fajny, dzienny produkt, dzienny korektor, który wygląda cudownie pod oczami, bardzo naturalnie, zdrowo w momencie, kiedy macie bardziej suchą skórę, czy po prostu właśnie chcecie uzyskać delikatniejszy efekt, to jest dobry produkt. Jednocześnie, mimo tego nawilżenia, mimo takiej bardzo kremowej konsystencji, to on bardzo dobrze pod oczami się trzyma. I w momencie, kiedy ja właśnie użyję wspomnianej już metody baking, to trzyma u mnie się bez problemu cały dzień. W momencie, kiedy, wiecie, tak delikatnie tylko przypudruję okolice pod oczami, no to wtedy nie utrzyma się jakoś wybitnie. No ale to jednak nie jest zastygający korektor, więc nie mam tego za złe. Tak czy inaczej, bardzo dobry produkt, który fajnie łączy się z podkładami i właśnie często używam
używam w momencie, kiedy sięgam po jakieś bimikrom i delikatniejsze produkty, no to właśnie po ten korektor. Jego regularna cena to około 20 zł, ale w sieci znalazłam go na wielu stronach za 17, więc być może na tych stronach właśnie widnieje on w niższej cenie. Pokazałam Wam jeden rozświetlacz wersji prasowanej, taki delikatniejszy, naturalniejszy, a teraz pokażę Wam wersji sypkiej, który faktycznie jest tak intensywnym produktem, więc jeśli szukacie takiej konkretnej mocy i rozświetlacza bijącego po oczach, to będzie dobra opcja. Produkt marki Clarissa Shine of Mine Highlighter i pokazuję Wam tutaj odcień 11 More Champagne, czyli taki najbardziej uniwersalny odcień, który sprawdzi się u wielu osób, ponieważ on, wiecie, ma delikatną, jasną bazę, więc nie przyciemnia tutaj skórę. Sprawdzi się właśnie do takiej typowej polskiej karnacji, ale także u osób, które są bardziej opalone, czy mają ciemniejszą karnację, no ale w momencie, kiedy tę karnację macie ciemniejszą, to też możecie wybrać ciemniejszy odcień, ponieważ do wyboru są trzy odcienie. Bardzo mi się podoba, ponieważ no, wygląda cudownie na policzkach. Możemy sobie efekt stopniować, budować i osiągnąć po prostu taki glow, taki płynny jakby metal na twarzy. Jednocześnie on się bardzo dobrze stapia ze skórą i nie podkreśla faktury skóry. Ma takie delikatne drobineczki, ale bardzo drobne, nie są widoczne, ale faktycznie nie jest taki turbo gładki, tylko taki iskrzący, bym powiedziała. Wygląda naprawdę cudownie, no i jego cena także przykuwa uwagę, ponieważ kosztuje 20 zł. Nigdy nie sądziłam, że polubię się z prasowanym pudrem, ale ten puder z Eveline skradł totalnie moje serce. Jest to Variet Foundation in Powder. I ja tak naprawdę do tej pory nie lubiłam pudrów, ponieważ one dodawały dodatkowe krycie, często przyciemniały mój makijaż i no, wyglądały nienaturalnie na twarzy. I mimo, że jest to podkład w kompakcie, więc to krycie rzeczywiście ma na większym poziomie niż klasyczne pudry, to on wygląda tak przepięknie na skórze, tak satynowo, tak gładko, tak nieskazitelnie. Dodajemy tutaj dodatkowe krycie. Ja na przykład tego pudru mogę używać na całą twarz, ale często używam tylko pod oczami i w strefie T, tak żeby tutaj dodatkowo ją lekko rozjaśnić, no bo używam bardzo jasnego odcienia, czyli odcienia 01 Light, ale w momencie jeszcze, jak byłam przed latem, przed opaleniem się skóry, no to używałam tego produktu na całą twarz, ale teraz faktycznie byłby to produkt dla mnie do rozjaśniania okolic pod oczami czy w strefie T. Dodajemy wtedy właśnie trochę krycia i skóra jest niesamowicie gładka i po prostu turbo pięknie wygląda. Właśnie tak satynowo-matowo, tak gładko. Cudownie. Nawet ciężko mi jest dokładnie opisać ten produkt, jak wygląda na skórze, więc musicie po prostu się przekonać sami, a zapewniam, naprawdę warto. Jego cena to ogólnie około 30 zł tak stacjonarnie, ale w sieci jest ogromna ilość ofert za 18, 19, 20 zł, a aktualnie dostaniecie na stronie producenta za 16,50. Do wykańczania makijażu twarzy mam tutaj do polecenia paletkę, w której skład wchodzą trzy różne produkty, więc fajny sposób, żeby zaoszczędzić lub żeby, wiecie, mieć coś fajnego, kompaktowego. Jest to produkt marki Heian Glow Nude Palette i polecam Wam tutaj wersję Sun Glow, ponieważ ta jest bardziej uniwersalna. W tej drugiej wersji kolorystycznej jest lepsza wersja różu, ponieważ taka jakby neutralny róż, jakby trochę chłodniejszy, stonowany, a tu jest taki brzoskwiniowo-złoty, ale rozświetlacz tam jest zbyt ciemny dla mnie, więc nie jest to paletka dla każdego. Ta jednak jest bardziej uniwersalna. Mamy właśnie róż brzoskwiniowo-złoty, szampański rozświetlacz, który jest o takiej jakby średniej mocy, bym powiedziała, ale możemy sobie ją budować i faktycznie wygląda na policzkach bardzo dobrze. I brązer sprawdza się cudownie, ponieważ on jest o takiej neutralnej kolorystyce, więc sprawdzi się tak naprawdę u każdego. Ładnie się stapia nasz makijaż, ma delikatniejszą stronę średniej pigmentacji, którą możemy sobie ładnie budować, nie tworzy żadnych plam i wygląda ładnie na policzkach. Fajna opcja właśnie na przykład do podróży, czy w momencie, kiedy chcecie zminimalizować wielkość Waszej kosmetyczki, to śmiało bierzcie. Jej regularna cena to około 30 zł, aktualnie możecie ją w sieci dostać za 21, czyli w sumie wychodzi 7 zł za produkt, a jakość naprawdę na wysokim poziomie. Z klejami do rzęs miałam turbo przeboje. W ostatnich miesiącach testowałam wiele, zarówno droższych, jak i tańszych, no i z podkulonym ogonem wróciłam do Duo. Tylko tym razem w innej wersji, czyli wersji Quick Set, czyli ta, która szybciej wysycha, no i faktycznie znacznie bardziej polubiłam się z tą wersją. Jest to klej, który w momencie, kiedy aplikujemy na pasek sztucznych rzęs, wystarczy odczekać naprawdę chwilę i możemy przejść do aplikacji, gdzie w poprzedniej wersji trzeba było czekać 30 sekund i po tych 30 sekundach
sekundach też często ta rzęsa nam jeździła tak naprawdę na powiece. No tutaj w momencie, kiedy po tak, nie wiem, 5-10 sekundach przyłożymy rzęsę do naszej powieki, to już faktycznie w tym miejscu zostaje. Jest jeszcze dalej taki plastyczny i możemy ją nieco ruszyć, ale faktycznie po prostu nie jest zbyt płynny. Więc aplikacja jest bardzo fajna, dobrze wyschycha, świetnie trzyma, dobrze przykleja rzęsy. Jak już, wiecie, wszystko się ładnie trzyma, wyschnie, to one są te rzęsy nie do ruszenia. Więc to jest świetne, ponieważ wiele klejów do rzęs, które testowałam, sprawiało, że albo w ogóle aplikacja była totalnie problematyczna, albo po prostu po chwili te rzęsy mi odpadały w kącikach czy po kilku godzinach. A tutaj nic takiego się nie dzieje. Ten klej dostaniecie w cenie 24 zł. Kredki do oczu są często przeze mnie używane, w szczególności na linii wodnej. No a jest to jednak trudne środowisko, ponieważ właśnie jest kontakt z wodą, jest ruch tych powiek i faktycznie nie każda dobrze się trzyma. Dlatego zawsze w momencie, kiedy właśnie sięgam po jakiś nowy produkt, to staram się wybrać te, które są zastygające, wodoodporne, które są nie do zdarcia. I tutaj pokażę Wam fajny, tani produkt z marki My Secret, czyli Color Intense Long Lasting Liner. I to są właśnie takie kredki, które mają bardzo kremową konsystencję, cudownie się rozprowadzają, a następnie zastygają i wtedy są nie do ruszenia, nie rozmazują się, zostają w tym miejscu, w którym być powinny. I o ile nie trudno jest znaleźć takie właśnie dobre, zastygające kredki w drogerii, to to jest zdecydowanie najtańsza opcja, jaką znajdziecie i dostaniecie te kredki w cenie 11 zł. Ale jak już mowa o kredkach, to pokażę Wam od razu kredkę właśnie o takim samym działaniu, tylko w wersji nude, którą uwielbiam i to jest najlepsza kredka tego typu, którą używałam do tej pory, a właśnie z takimi nude'owymi, cielistymi kredkami jest najtrudniej, ponieważ one często w zewnętrznym kąciku po prostu znikają i już nie tworzą takiego fajnego efektu powiększenia oczu. Jest to kredka z Glam Shopu, z kolekcji Miss Nosolite, z Glam Shopem. I jest to właśnie Long Lasting Eye Pencil w odcieniu Sol, czyli jasny, taki kremowy odcień, który ładnie podkreśla oczy, powiększa je i sprawia, że ogólnie spojrzenie jest takie bardziej świeże, mniej zmęczone. Więc fajna opcja w momencie, kiedy, nie wiem, jesteście mamami, macie mało czasu na sen, czy spędzacie dużo czasu przed ekranem i po prostu oczy są zmęczone i jest to widoczne, to jest w stanie taka kredka właśnie to spojrzenie od razu odświeżyć. No i to jest jedyna kredka, która faktycznie trzyma mi się cały dzień na linii wodnej bez w ogóle żadnego uszczerbku. Jest bardzo kremowa, dobrze się rozprowadza i wiecie, nie czuć jej w momencie, kiedy ją aplikujemy. Niektóre zbyt twarde sprawiają, że moje oczy automatycznie łzawią, a w momencie, kiedy łzawią one w trakcie aplikacji, no to wiadomo, że już wtedy się ładnie produkt nie rozłoży. No i sam proces aplikacji nie jest przyjemny. Tutaj ta konsystencja jest kremowa, zostawia od razu produkt, ale też nie zbiera się w żaden sposób. W sensie tworzy taką jednolitą, w pełni kryjącą warstwę na linii wodnej i trzyma to się świetnie. A jej cena to 20 zł. Więc polecam. Z Eveline, ponownie z serii Variet, pokażę Wam jeszcze jeden produkt, czyli puder sypki, tym razem rozświetlający. Jest to Light Reflecting Translucent Powder i to jest puder, który tworzy taką fajną woalkę rozświetlenia na naszej twarzy. Ma delikatne drobinki, ale mieni się naprawdę bardzo ładnie na skórze. Jest to produkt takiego starego typu, jeśli chodzi o rozświetlenie, bym powiedziała, ale nie wygląda na skórze tanio, ponieważ jeśli chodzi o pudry rozświetlające, mamy dwa typy, czyli takie, które mają drobinki, albo takie, które dają taki efekt bardziej tafli rozświetlenia, ale one często są bardzo mocne na skórze. No tutaj ten efekt jest właśnie taki matujący, jakby ta baza pudru, ale ma właśnie te drobniutkie drobinki i wygląda to na skórze bardzo dobrze. A sam sobie właśnie ładnie utrwala makijaż, dobrze trzyma mat, ale jednocześnie ta skóra tak wygląda po prostu inaczej niż w przypadku standardowego pudru sypkiego, dlatego bardzo mi się podoba. Regularnie kosztuje mniej więcej 30 zł, ale aktualnie możecie kupić już za 17, więc cenowo wypada świetnie. Następnie róż marki Clarissa, czyli seria Cheek Tricks Powder Blush. Ja mam tutaj odcień w rękach 02, Wonder, czyli mój ulubiony i taki najbardziej uniwersalny, taki jakby młodzieńczy, dający fajny efekt rumieńca, ale nie jest zbyt intensywny, zbyt mocno napigmentowany i będzie pasował tak naprawdę do każdej karnacji. Dlatego też pojawia się tutaj w tym filmiku. Ładnie aplikuje się na twarz, ma takie wykończenie bardziej satynowe. Nie jest to produkt rozświetlający, ale nie
jest taki matowy stricte, dzięki czemu po prostu wygląda bardzo zdrowo i naturalnie na twarzy, a nie jakbyśmy zaaplikowali właśnie jakiś produkt. No i coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to nie tworzy żadnych plam na twarzy, nie jest zbyt mocno pigmentowany, więc nie zrobimy sobie tym produktem krzywdy, czyli po prostu nie przesadzimy z ilością, chociaż ostatnio bardzo modny jest właśnie taki mocniejszy rumieniec, więc śmiało nakładajcie ile tylko chcecie. Ten róż dostaniecie w cenie 15 zł. I przejdziemy już do ostatniego produktu na dziś, czyli podkładu z Eveline Better Than Perfect. Produkt, który ma działanie nawilżające i też kryjące, chociaż z tym kryciem to bym tutaj nie przesadzała. Faktycznie jest bardziej kryjący niż większość nawilżających podkładów na rynku, ale w dalszym ciągu jest to mniej więcej taki średni poziom. Mi się ten produkt podoba, ponieważ to jest podkład tego typu, że możemy naprawdę zamkniętymi oczami go nałożyć i będziemy mieć pewność, że on zaaplikuje się dobrze. No, ponieważ często te matujące, one są troszeczkę bardziej tępe w konsystencji, nie zawsze rozłożą się dobrze i jeszcze tym bardziej, jeśli mamy ograniczoną ilość czasu. Ten możemy właśnie tak w pośpiechu nałożyć, przepięknie się aplikuje, bardzo ładnie stapia ze skórą, jest po prostu bezproblemowy właśnie w aplikacji. Możemy uzyskać bardzo naturalny efekt, delikatnie wyrównać sobie koloryt skóry, więc sprawdzi się cudownie do makijażu typu make-up, no make-up, ale samo krycie możemy uzyskać właśnie mniej więcej średnie w przypadku większej ilości, czy też drugiej cieniutkiej warstwy. Wygląda bardzo naturalnie na skórze, ładnie, ale nie jest zbytnio odporny na przecieranie, mimo że właśnie tutaj była taka obietnica producenta, że będzie on no transfer. Faktycznie delikatnie może się ścierać, no ale dla mnie to jest fajny, taki dzienny, leciutki podkład i w momencie, kiedy nie dotykamy się do naszej skóry w ciągu dnia, no to nie będziecie mieć najmniejszych problemów z tym produktem. Z tego co pamiętam, regularna cena tego podkładu, jak on wyszedł na rynek, była dosyć spora, ponieważ faktycznie pamiętam, że mnie zaskoczyła, ale aktualnie dostaniecie go w cenie 16-17 zł, a już tak maksymalnie 20-21 w przypadku innych sklepów, ale na internecie znalazłam właśnie za 16. Pani, to by było tyle na dziś, to były wszystkie moje takie tanie perełki, które odkryłam od czasu ostatniego odcinka tej serii. No i czekam od Was na Wasze tipy i na informacje, czy chcecie właśnie tę wersję kosmetyków do 50 zł, czy właśnie jesteście zainteresowani takim odcinkiem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!